Słuchowisko dla dzieci. Opowieść wielkanocna. W pięknej krainie, gdzie każdy był równy i ważny, żył mały zajączek ze swoją mamą. Mieszkali w chatce w samym środku lasu. I niewiele im do szczęścia było potrzebne. Trochę zielonych listków, wody i miłości. Cieszyli się życiem wśród leśnego mchu i śpiewu ptaków w najwyższych koronach drzew. Nie tutaj, zajączku, bo spadnie. Powieś tę kokardkę tu. Mamusiu, ale po co tyle przygotowań? Na Wielkanoc, kochanie. W tym czasie przypominamy wszystkim o odradzaniu się przyrody. O tym, że świat znów zatoczył pewien cykl, a natura budzi się do życia. A to prawda? O tak. Choć każda społeczność różnie obchodzi ten czas. Ma różne rytuały i obrzędy. A my? Co my będziemy robić? A my to mamy ekstra super ważne zadanie, mój kochany syneczku. Musimy roznieść wszystkie jajka wielkanocne. Schowamy je gdzie tylko się da. W ogrodzie, pod samochodem, w krzakach i w trawie. A dzieci będą ich szukać i szukać. A te kwiatki to po co sadzimy? Bo właśnie dzięki tym kwiatom poczujemy wiosnę, która jest już prawie wszędzie. To chyba ważne są te kwiaty dla nas, mamusiu. Och, bardzo ważne, bardzo. O, i ostatni gotowy. Postawmy je teraz przy furtce, żeby wszyscy sąsiedzi mogli je podziwiać, nie tylko my. Sąsiedzi też dzięki tym kwiatkom poczują wiosnę? Na pewno, zajączku, na pewno. Słońce powoli zachodziło, a zajączek razem ze swoją mamą po całym dniu przygotowań i sadzenia kwiatów wreszcie mógł odpocząć we własnym łóżeczku. Mamusiu, a opowie mi mamusia bajeczkę do snu? Oczywiście, kochanie. O czym chciałbyś dzisiaj posłuchać? O odważnym zającu! O odważnym zającu. No dobrze, niech będzie o odważnym zającu. A mamusiu, czy ten zając to naprawdę kiedyś żył? Ano żył, naprawdę żył i wszystkie jego przygody są prawdziwe. W końcu sam mi o nich opowiadał. Znałaś go, mamo? Znałaś go? O, witaj, leśna wróżko. Dobry wieczór, moi drodzy. Tak wpadłam sprawdzić, co słychać. Co do odważnego zająca, znała go twoja mama, zajączku. I ja go znałam osobiście. Tak odważnego zwierzątka to chyba nigdy nie przyszło mi znać. Wróżko, czy też chcesz posłuchać o odważnym zającu? A może jeszcze lepiej, to ty nam coś o nim opowiedz. A ja usiądę sobie na fotelu i trochę rozprostuję łapki. No w porządku, niech będzie. Chociaż wróżki nie słyną ze swoich opowieści, nie to co niedźwiedzie. One potrafią snuć niesamowite historie. Dawno, dawno temu, choć może wcale nie tak dawno, odważny zając szedł po leśnej ścieżce wśród drzew i krzewów. Jestem zającem, najodważniejszym z odważnych. Jakby tego było mało, znów muszę wyruszyć w podróż, by uratować nasz las przed złymi ludźmi. Złymi ludźmi? Tak, zajączku, ale słuchaj dalej, zaraz wszystko się wyjaśni.
Odważny zając szedł dalej przez las i nie bał się niczego. Ani dziwnych dźwięków, ani cieni, które wyglądały zza pni drzew. Nie wystraszą mnie żadne odgłosy natury. W końcu jestem jej częścią, zupełnie jak człowiek. Tylko że ludzie czasami o tym zapominają i robią takie rzeczy, które niszczą nasze lasy. Chcą mieć drogę, wycinają drzewa, tak jakby ta droga nie mogła się piąć między pniami. Co to? Kto to? Ktoś ma czelność zadzierać z zającem? Najodważniejszym z odważnych? Czy to ludzie? Zaraz wszystkiego się dowiemy. Wracajmy do opowieści. Nagły szelest postawił uważnie uszy zająca, tak by mógł usłyszeć najdrobniejszy odgłos wśród liści. Nie lękam się niczego, ani nikogo. No, może poza niektórymi pannami, co to jedyne, o czym myślą, to marchewki. O, tylko ja, zającu. Bubr. Przybywam z daleka, bo ktoś ukradł całą wodę z naszej rzeki i nie mamy gdzie mieszkać. Całą wodę? To nie jest możliwe. Musimy coś z tym zrobić. I odważny zając wyruszył w kolejną podróż do bobrowej tamy, gdzie wspólnie z bobrem musieli odnaleźć wodę z rzeki. Zajączku, pora spać. Dobrze, mamusiu, ale czy wróżka mogłaby wpaść do nas jutro na herbatkę i trochę jagódek? Oczywiście, jeśli tylko będziesz miała czas, wróżko, drzwi naszej chatki zawsze stoją otwarte. Dobrych snów, zajączku. Piękne słońce wisiało nad zajęczą chatką, a mama zając właśnie zaczęła sprzątać po śniadaniu. Przed nimi jeszcze sporo do zrobienia, a przecież chcą zdążyć przed Wielkanocą. Mamusiu, to było pyszne. Leć umyj łapki, kochanie, i pójdziemy dokończyć nasze wielkanocne dekoracje, a potem musimy jeszcze pomalować jajeczka, które zostawimy w ogrodach dla dzieci. Ale ludzie nie szanują naszego lasu. Tak powiedział odważny zając. Tak, to prawda. Niektórzy ludzie niszczą naturę. Ale na szczęście jeszcze wielu z nich dba o przyrodę. Dlatego chcemy przypomnieć im też o tym, że wiosna już puka do furtek naszych ogrodów. Ale nie zniszczą naszego lasu? Na pewno nie, zajączku. A nawet jeśli spróbują, to będą mieli do czynienia ze mną, a ja też jestem bardzo odważna. Dzień dobry w ten piękny dzień. Wiosnę już czuć w powietrzu, ale zaraz, zaraz. Myślałam, że kwiaty już będą gotowe. No, zostało nam jeszcze trochę pracy, ale dzisiaj już skończymy. Trochę pracy? Przecież przed domem nic jeszcze nie jest zrobione. Nic? Jak to? No, nie ma ich. Nie ma. Mamusiu, ale gdzie są nasze kwiatki? Chcecie powiedzieć, że ktoś zabrał wasze kwiaty, które posadziliście? Ano, zabrał. I to razem z doniczkami. Wróżko, czy to tamci źli ludzie? Jeszcze nie wiem, zajączku. Jeszcze nie wiem. Ale wkrótce na pewno się dowiemy. Myślę, że wiem, kto może nam pomóc. Niedługo wrócę! Mamo, co my teraz zrobimy? Nie zdążymy do Wielkanocy. Nie mamy już żadnych kwiatków, które moglibyśmy jeszcze posadzić. Spokojnie, syneczku. Myślę, że odnajdziemy kwiaty. Ale wiesz co? Nawet jeśli nie będzie żadnych kwiatów w naszym ogródku, zobacz, jak pięknie lśni rosa na trawie. To jest prawdziwa wiosna. Piękne. Jestem. Nic się nie bójcie. Zaraz całą zagadkę rozwiążemy. Słyszałem, że ktoś potrzebuje pomocy.
Najodważniejszego z odważnych. Odważny zając? We własnej osobie. Pewnie sporo ci o mnie opowiadały, mama i wróżka. Ale czy wszystko? Nie, zającu. Nie wszystko. Pewne sprawy lepiej by zostały w tajemnicy. Rozumiem. Tak więc, co się wydarzyło, że zajączek ma taką smutną minkę? Ktoś zabrał nasze kwiatki i teraz nie mamy wiosny w ogrodzie. Ale przecież wiosna już dawno tu jest. O, widzisz? Zieleń i ciepłe promienie słońca. To pierwsze jej zwiastuny. A kwiaty zaraz znajdziemy. Aha! Aha, aha! Tak, tak! Tutaj stały doniczki zaraz koło furtki, która zapewne była otwarta całą noc, co? No, w sumie to tak. Czy ktoś wszedł furtką? Jeśli zebrał kwiaty, to musiał jakoś tutaj się dostać. Zapewne przez furtkę. Potem... O, tutaj. Widzisz, zajączku? To ślady. Po doniczkach, które ktoś wyciągnął z ogrodu. Widocznie były dla niego za ciężkie. Czy jeśli pójdziemy za nimi, odważny zającu, odnajdziemy nasze kwiaty? Wydaje mi się, synku, że tak. No to na co jeszcze czekamy? W drogę! Czuję w uszach, że kwiaty są blisko. Naprawdę? Tak, zajączku. Moje uszy są jak radar i nie tylko na dźwięki. Zobacz, zającu, jakaś chatka z drewnianym płotkiem. A przy drzwiach chatki nasze kwiatki. Kto zakłóca mój spokój? Witam szanowną panią niedźwiedzicę. Kłaniam się nisko i całuję łapki. Lecz ze sprawą przychodzimy. Ktoś ukradł temu małemu zajączkowi kwiaty z ogrodu, które cały dzień wczorajszy z pracowitością wsadzał do doniczek. Czyn to niegodny i nie do pochwały. Ale jak się w pani niedźwiedzicy ogrodzie te kwiaty znalazły? W moim ogrodzie? Kwiaty? Jakie kwiaty? Misiu! Misiu! Chodź tu natychmiast. Ale co się dzieje? Co to za kwiaty? Tyś je tu przytargał? Ja? Nie. Może? Po co, żeś je ukradł temu zajączkowi? No, chciałem zrobić ci prezent, mamo. Mi? Mój syneczku kochany. Naprawdę prezent? Dla mnie? Prezent bardzo miły. Ale misiu, nie można kraść kwiatków z czyjegoś ogródka. To prawda. Choć ciężko mi to przyznać. Zając ma rację. I co teraz zrobimy? Będę musiał ponieść konsekwencje. I to wielkie konsekwencje. Żeby mi to się zdarzyło ostatni raz. Chęci miałeś piękne. Prezent dla mamy. Ale co z mojej radości, jak inne zwierzątko się smuci? Przepraszam. Nie mnie przepraszaj, misiu. Zajączku, przepraszam. Rozumiem, dlaczego zabrałeś nasze kwiatki, ale moja mama jest teraz smutna. Dlatego, misiu, teraz przeniesiemy z powrotem doniczki do ogrodu zajęcy. A my wam pomożemy, choć za silni nie jesteśmy, ale odważni jak sam odważny zając. O, no tak! Jak powiedzieli, tak uczynili. I zaraz zajączek znów poczuł wiosnę w ogrodzie. A miś? Miś otrzymał ważną lekcję od losu i zapamięta ją do końca życia, że nie wolno brać nie swoich rzeczy, nawet jeśli się nam bardzo podobają albo chcemy je komuś dać.
Dziękuję zającu za pomoc w odnalezieniu kwiatów. Cieszę się, że nas odwiedziłeś. Och, ja też się cieszę. Niesamowita to była przygoda i dobrze było zobaczyć zajączka. Czy dałabyś się namówić kiedyś na wspólną kolację? Jak kiedyś? Zającu, może... Na drugi dzień niedźwiedzica razem z misiem wyszli przed swoją chatkę i zamarli w zaskoczeniu. Ich ogród był pełen kwiatów. Może nie tak idealnych jak kwiaty zajączka, ale również pięknych i pachnących. Cóż to się wydarzyło? Tym razem to nie ja, mamo. W takim razie kto? Niespodzianka!